tale must be retold. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Mortal Kombat. Jak zapewne wiecie, skończyłem już serię fabularną, co jednak nie zmienia faktu, że nadal mam ochotę bawić się w tą produkcję. Żeby pokazać wam coś innego niż do tej pory, uzbroję się w postacie dodatkowe, które pojawiały się w dodatkach DLC i zaprezentuję je w trybie ladder. Na pierwszy ogień wezmę sobie Freddy'ego Kruegera, słynnego bohatera z koszmaru z ulicy Wiązów. Znacie historię Kruegera? Został wymyślony przez Wesa Cravena. Dosyć ciekawa postać i pasuje poniekąd do świata Mortal Kombat, to znaczy jakby do tej konwencji, ponieważ on jest nieśmiertelny. Nieśmiertelny tak długo, jak jest w snach. Kiedy pojawia się w świecie rzeczywistym, przestaje być śmiertelny, można go skrzywdzić. Czy bohaterowie Mortal Kombat go skrzywdzą? Zadbam o to, by im się to nie udało. Zapraszam serdecznie. W pierwszym starciu Freddy Krueger zmierzy się z naszym Nightwolfem. Czemu powiedziałem z naszym? Nightwolf jest związany ze światem duchów. Spirit, jakby. Freddy Krueger jest duchem. Jeden zero dla Freddy'ego. Jaj, trochę mi się nie udał fatalnie. Nie zauważyłem, że to już koniec. Nightwolf nie był większym problemem, bo to pierwsza runda. Zobaczymy, jak Freddy Krueger zmierzy się z Quan Chi. Zważywszy na to, że Quan Chi jest związany z Netherrealmem, czyli właśnie z tym miejscem, gdzie są przetrzymywane dusze, Freddy powinien być jego znajomkiem. Tak, moi drodzy, się wykonuje sensownego X-raya. Wins. Round 2. Fight. Yeah.
Czy Quanchi będzie zadowolony z rozkładu jazdy? Nie wydaje mi się! Fatality. Kolejnym przeciwnikiem nieśmiertelnego Freddy'ego Krugera będzie paskudna, czteroręka, wredna Shiva. Czy da sobie radę? Postaram się, by sobie dał. Tak jest, brawo Freddy, jesteś wspaniałym wojownikiem. Fight! Rzeźnik z ulicy Wiązu. Shiva, zapraszam do piekła. To dobre miejsce dla ciebie. Freddy wins. W kolejnym starciu nasz zawodnik Freddy Krueger zmierzy się z cybernetycznym Cyraxem. Combat mode engaged. Round one. Fight. Pocięty prawie że na plasterki Cyrax. Czy wykaże się większą inicjatywą w drugiej walce? Huh!
Ach, nie do końca mi się udało do Fatality. Cóż, trudno. Kolejne spotkanie z cybernetycznym przeciwnikiem. Czy Sektor pomści swojego słabszego brata Syraxa? Sprawdzimy. Blisko. Sektor stanowi dużo większe zagrożenie niż jego słabszy brat. Teraz się udało. Zapraszamy na wycieczkę po piekle. Nie wyjdziesz, kolego. Freddy wins. Fatality, które mogliście oglądać poprzednio, jest nawiązaniem do historii Krugera, ponieważ on, jeszcze kiedy był człowiekiem, został spalony przez rodziców dzieci, które wcześniej zabił. Round one. Fight. Freddy kontra Rain.
Tak jest. Round 3. Fight! Freddy Krueger, nasz piekielny zawodnik, zmierzy się w kolejnej rundzie z Reptilem, bardzo defensywnym i nieprzyjemnym zawodnikiem. Round 1. Fight! On cały czas odskakuje, cały czas pluje, znika i tak dalej, i tak dalej. Cholernie trudny przeciwnik. Może bardziej aktywnie będę. O tak, to dobre miejsce dla tego kolesia. Freddy wins. Czy Freddy Krueger poradzi sobie w pojedynku z mistrzem zła Shang Tsungiem? Pora sprawdzić to na własnej skórze. Round 1. Fight! Ah!
win. O tak, o tak! Round 2, fight! Ajajajajaj! Łajdak o wielu twarzach! Round 3, fight! Niestety do piekła zabierzemy ze sobą Reptile'a? Freddy wins. A co powiecie na to, by Freddy Krueger skopał tyłek czterorękiemu paskudnemu wielkiemu gigantowi? Myślę, że plan jest nie najgorszy. Oberwał za wszystkie czasy. Jest! Piękna, ostra, zabójcza walka. Czy Shao Kahn wie, jaki koszmar na niego czeka? Pewnie nie, ale zaraz co nieco na ten temat będziemy mogli mu powiedzieć. Ostatnia walka. Die!
make me bad. You are nothing. Prepare to die. No i co na to powiesz, grubasku? Round 2. Fight! Freddy Krueger! Freddy Krueger's bladed hands tore through Shao Kahn. Moje pazurzaste ręce rozerwały Shao Kahna. Moja mroczna, demoniczna magia była większa niż magia Imperora. Chociaż Freddy Krueger ocalił ziemię, Nightwolf uznał, że to zła ducha i w rytuale odesłał go z powrotem do świata snów. I niestety ta decyzja była fatalna, ponieważ Freddy bardzo cieszył się z powrotu do świata snów. Stamtąd znowu będzie tworzył koszmary w rzeczywistości ziemskiej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pojedynek. Jak widzicie, walka nie była taka prosta, jak na pierwszy rzut oka mogłoby wyglądać. Przegrałem w trakcie jej 15 pojedynków, 31 w sumie rund. Ale tak czy siak, było niezwykle przyjemnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Macie ochotę jeszcze na inne postacie? Jeśli tak, piszcie jakie konkretnie w opisie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia.